Jest kilka takich pierwszoosobowych strzelanek, w które absolutnie każdy powinien zagrać przynajmniej raz w życiu. Uznajcie więc ten materiał za swoją listę FPS-ów, które koniecznie musicie sprawdzić. Słuchajcie, kanał nazywa się Xbox Polska, a ten film jest o grach FPS, więc oczywiste było, że będziemy rozmawiać o Halo. I nie bez powodu. Świat pierwszoosobowych strzelanek, który znamy dzisiaj, po prostu nie istniałby bez Halo. Halo było pionierem sieciowej rozgrywki wieloosobowej, oferując jednocześnie epicką kampanię dla pojedynczego gracza, zapewniając jedne z najlepszych rozgrywek na podzielonym ekranie i odkrywając cały wachlarz zawartości tworzonej przez graczy, dzięki legendarnemu trybowi Forge. Jeśli mielibyście zagrać tylko w jedną grę Halo, a to byłby wasz największy błąd, to powinno to być Halo Infinite. Dzięki rozdzielczości 4K i 120 klatkom na sekundę na Xboxie Series X, Infinite jest najbardziej płynną i kinową grą w historii serii. Fakt, że jest to gra live service, oznacza, że zawsze dodawana jest nowa zawartość, a tryb wieloosobowy jest całkowicie darmowy. A potem, jeśli będziecie mieli ochotę zapoznać się z resztą serii, możecie pobrać Master Chief Collection z Game Passa. GoldenEye 007 to jedna z najbardziej uwielbianych strzelanek w historii gier, a dzięki nowej wersji, która trafiła do Game Passa w zeszłym roku, zestarzała się z takim wdziękiem jak sam Pierce Brosnan. Legendarne starcia na podzielonym ekranie powracają, podobnie jak 20 profesjonalnie opracowanych misji w trybie kampanii oraz możliwość odblokowania cheat modów, które pozwalają robić przezabawne rzeczy, takie jak danie Bondowi gigantycznej głowy. Szczerze mówiąc, Ian Fleming naprawdę zmarnował okazję, nie wymyślając tego samemu. Nowa wersja GoldenEye 007 pozwala cieszyć się tym hitem wszechczasów z kilkoma zaktualizowanymi elementami, takimi jak płynna grafika 4K, ulepszone sterowanie i oczywiście osiągnięcia. Jeśli ta strzelanka nie była wcześniej ponadczasowa, to teraz z pewnością jest. Posiadanie największej liczby broni niekoniecznie czyni najlepszym strzelcem, ale też w niczym nie przeszkadza. Oferując graczom ponad miliard różnych broni, Borderlands 3 stawia na zasadę więcej znaczy więcej, a rezultaty są naprawdę fantastyczne. Niezależnie od tego, czy przedzieracie się przez ponury cel-shadingowy świat gry w pojedynkę, w trybie kooperacji online, czy nawet na podzielonym ekranie na konsoli Xbox Series X lub S, gra dostarcza mnóstwa wrażeń. Głównie dlatego, że doskonale zdajecie sobie sprawę, że tylko kilka chwil dzieli was od napotkania nowej śmiercionośnej zabawki i jakiegoś nieszczęśnika, na którym możecie ją wypróbować. Jeśli wolicie bardziej fantastyczne klimaty, Tiny Tina's Wonderlands to świetna propozycja, podczas gdy oparte na narracji zdecydowanie mniej strzelankowe gry Tales from the Borderlands oferują przyjemną odskocznię. Borderlands 3 to jednak prawdziwy król looter shooterów, w którego powinien zagrać absolutnie każdy. No dobrze, trochę tu oszukujemy, ale nie da się ukryć, że każdy powinien choć raz postawić stopę w świecie arenowych strzelanek. Te tytuły stały się globalną sensacją nie bez powodu, więc pozostaje tylko pytanie, który z nich warto wypróbować. Patrząc na listę postaci, która obejmuje super inteligentnego goryla i chomika w mechanicznym kombinezonie, Overwatch 2 jest grą, którą naprawdę trudno przebić. Pięcioosobowe mecze drużynowe opierają się na pracy zespołowej, więc jeśli uwielbiacie wyprowadzać doskonale skoordynowane ataki u boku swoich ziomków, niczym jakiś gamingowy Velociraptor, to może być to FPS dla was. A dodatkowo Overwatch 2 jest całkowicie darmowy. Titanfall 2 to pierwszoosobowa strzelanka, która pozwala wskoczyć do wnętrza 10-metrowego mecha i można by pomyśleć, że to będzie jej główny atut, prawda? Ale chociaż jest to niewątpliwie ekscytujące, to gra sprawia, że przemieszczanie się na piechotę jest równie ekscytujące. System parkouru jest tak płynnie zaprojektowany, że w krótkim czasie zaczniecie łączyć ze sobą bieganie po ścianach i podwójne skoki, jakbyście robili to przez całe życie, pędząc przez pole bitwy i eliminując przeciwników z powietrza. Nieważne, czy zagłębiacie się w fabułę gry, czy walczycie w sieciowym deathmatchu, odlotowa rozgrywka w Titanfall 2 wyróżnia go na tle innych dostępnych na rynku FPS-ów. A dzięki EA Play, użytkownicy Xbox Game Pass Ultimate mogą od razu wskoczyć do akcji. Seria Call of Duty ma tendencję do bicia rekordów sprzedaży niemal za każdym razem, gdy pojawia się nowa odsłona, zwykle pobijając rekord należący do poprzedniej gry Call of Duty, więc po prostu jakiś tytuł z tej serii musiał znaleźć się na naszej liście. Ale który? Gry przeskakiwały między przeszłością, teraźniejszością i niedaleką przyszłością, serwując ucztę pełną ekscytujących kampanii, a także bogatych wrażeń online, w których można zatopić się na setki godzin. Trudno więc wybrać. Modern Warfare z 2007 roku sprawiło, że seria stała się tym, czym jest dzisiaj, rewolucjonizując świat sieciowych strzelanek dzięki mechanikom takim jak killstreaki i perki,
a World at War wprowadziło nasz ukochany tryb Nazi Zombies. Ale to Modern Warfare 3 i Warzone są teraz na topie, więc jeśli chcecie doświadczyć najprawdziwszych wrażeń z Call of Duty, ładujcie broń i kierujcie się właśnie tam. Call of Duty jest prawdopodobnie pierwszą grą, o której większość ludzi myśli, gdy słyszy termin FPS, tymczasem Superhot to gra, która wywróci do góry nogami wasze wyobrażenie o tym, jak działa ten gatunek. Minimalistyczna grafika od razu odróżnia tę grę od wszystkich innych shooterów, a dzięki pomysłowej mechanice, w której czas płynie tylko wtedy, gdy się poruszamy, gra się w nią zupełnie inaczej. Możecie więc zaplanować każdy krok i każdy strzał przed ich wykonaniem, ale z pewnością nie ułatwia to rozgrywki. W końcu wystarczy jedno trafienie, by postać Superhot padła trupem. W rezultacie dostajemy FPS-a, w którego gra się niemal jak w łamigłówkę. To tak, jakby próbować rozwiązać sudoku, gdy grupa groźnych, monochromatycznych typów celuje do was z broni. I już choćby za samą tę wyjątkowość, warto w Superhota zagrać. Niektórzy ludzie lubią podchodzić do FPS-ów na zasadzie strzelaj i módl się, że trafiłeś. I jest to jak najbardziej w porządku. Ale jeśli szukacie strzelanki dla rozważnych graczy, powinniście sprawdzić Rainbow Six Siege. By stworzyć tę taktyczną, zespołową grę, Ubisoft skorzystał z pomocy prawdziwych ekspertów do spraw walki z terroryzmem, dzięki czemu całość wygląda niezwykle realistycznie. Próba skoordynowania swojego zespołu w grze o wysoką stawkę jest bardzo emocjonująca i sprawia, że momenty, w których udaje się wykonać zadanie perfekcyjnie, są niewiarygodnie satysfakcjonujące. A i sama gra wygląda teraz niewiarygodnie dobrze, działając w rozdzielczości 4K i do 120 klatek na sekundę na Xboxie Series X. Wymagająca myślenia strzelanka Rainbow Six Siege jest warta wypróbowania przez każdego, a na dodatek jest dostępna w ramach usługi Game Pass. Destiny to kolejna gra, która całkowicie przełamuje schemat standardowych FPS-ów. Bungie znane jest ze swoich mistrzowskich strzelanek już od czasów wcześniejszych gier z serii Halo. Wszystkie te tytuły są dostępne w Game Passie, tak na marginesie. Ale w przypadku Destiny połączyli strzelankowe szaleństwo z mechaniką budowania postaci i opartą na współpracy rozgrywką z gier MMORPG. Rezultat był spektakularny, a w Destiny 2 udoskonalili go jeszcze bardziej. To gra oparta na fabule, która prezentuje space operę tak widowiskową, jak każdy hit kinowy. To RPG z nieskończonymi możliwościami budowania postaci i doskonalenia stylu gry. To FPS, który pozwala rozwalać kosmitów za pomocą napędzanych magią broni laserowych. To po prostu naprawdę świetna gra. Epicki ostatni rozdział trwającej dekadę historii Destiny ukaże się już 4 czerwca, więc to najlepszy czas, by zagłębić się w rozległy, ekscytujący świat tej serii. A ponieważ podstawowa gra jest dostępna w formule free-to-play, naprawdę nie macie zbyt wielu wymówek, by w nią nie zagrać. Na koniec musimy przyznać jedno. Boomersi znają się na shooterach. Oryginalny Doom wciąż pozostaje praojcem FPS-ów, a jego dumna, rozpruwająca demony spuścizna jest kontynuowana przez Bethesdę w ich nowoczesnych odsłonach, z których najważniejszą jest Doom Eternal. To w zasadzie idealne połączenie oldschoolowej, zabójczej rozgrywki i spektakularnej, technologicznie zaawansowanej grafiki. Starcia są absolutnie chaotyczne, gdy skaczecie dookoła, unikając ognia przeciwników ze wszystkich kierunków i zadając brutalne ciosy, które wyglądają jak istne dzieła sztuki na Xboxie Series X, wzbogacone efekty ray tracingu i rozdzielczość 4K. Wyjątkowo obrzydliwe dzieła sztuki, ale dzieła sztuki. Nie można być prawdziwym graczem, dopóki przynajmniej nie wpadnie się przywitać z Doomguyem, a fakt, że Doom Eternal jest dostępny w Game Passie, sprawia, że jest to łatwiejsze niż kiedykolwiek. Jak myślicie, spudłowaliśmy, czy ta lista jest strzałem w dziesiątkę? Dajcie znać w komentarzach, które gry FPS uważacie za naprawdę godne uwagi. Trzymajcie się, cześć!